Teraz kolarskie emocje. W Baboszewie Kołopłońska w 26. memoriale Andrzeja Trochanowskiego rywalizowała czołówka naszych zawodowców. Na starcie pierwszomajowego wyścigu stanęło 90 kolarzy z 13 zespołów. Trasa liczyła 168 km. Silny boczny wiatr spowodował, że peleton szybko podzielił się na kilka grup. Dominowały ekipy BDC Markpol, Mexler i Active Jet. Decydująca okazała się akcja z udziałem Kamila Gradka, Kamila Zielińskiego i Łukasza Bodnara. Po pasjonującym finiszu wygrał Gradek, lider ekipy BDC. Czułem się dzisiaj dobrze. Wyczekałem do samego końca. Wiedziałem, że finisz jest pod wiatr i wykorzystałem to. Nie powiem, że się udało, bo naprawdę jesteśmy mocni. W pierwszej ósemce czterech moich zawodników to jednak o czymś świadczy. Na drugim miejscu finiszował Kamil Zieliński z grupy Mexler. Trzeci był Łukasz Bodnar z zespołu Active Jet. Wielkie podziękowania należą się dla całej ekipy, bo to oni odwalili naprawdę kawał dobrej roboty i to im należą się największe gratulacje. Ja wykończyłem tylko kropkę na i, troszkę zabrakło, drugie miejsce. Następnym razem myślę, że będzie lepiej. Kamil Gradek umocnił się na czele rankingu Proligi, obejmującego najważniejsze krajowe wyścigi. Memoriał Andrzeja Trochanowskiego był trzecią w sezonie imprezą tego cyklu.